Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy. Iłża. Sztachetki.pl. Firma Drewkom oferuje drewno tartaczne, kominkowe oraz konstrukcyjne. Surowiec certyfikowany, spełniający normy. Transport na terenie całego kraju. Dostępność wielu gatunków rodzimych, jak i egzotycznych. Prosimy dzwonić pod numer 669-404-075. Sebastian Szczerek, Portal za ciosem. Michał dzisiaj jest dobroduszny. Nagrywaliśmy wcześniej wywiad. Nie nagrał się. Zgodził się, że powtórzy jeszcze raz, także Michał, z góry wielkie dzięki. Dzisiaj nie w Pińczowie, siemanko jeszcze raz, a widzimy się w Piotrkowie, tak. Michał, Striking 3, na razie chyba dwie walki obejrzałeś. Jak ci się podoba? Obejrzałem jedną całą Stępnia, była bardzo dobra walka. I widziałem kawałek tej dziewczyny, Romanowska. Przegrała niestety. Przegrała? Na punkty, 2-1 decyzja. No to nie widziałem końcówki, tylko widziałem kawałek walki. Michał, Striking, Federacja Bartosza Sarary, Tomasza Sarary i Barka Bartry. Będziesz tutaj walczył? Nie, nie. Raczej nie, no nigdy nie mów nigdy, na razie się nie zapowiada. Na razie, tak jak mówiłem, mam kontrakt na wyłączność z Fejmem i chciałbym jak najdłużej toczyć tam walki. Pokonałeś ostatnio mistrza świata w kickboxingu, tu mamy walki tylko w kickboxingu, więc stąd było to moje pytanie. No ja nie wiem, no to, że wygrałem, to jeszcze nie robi ze mnie super bohatera i wielkiego hero. Słuchaj, rozmawiałem tutaj z Lizakiem, nigdzie nie ma oficjalnie tej informacji, ale podobno protest został rozpatrzony na twoją korzyść. Nie wiem, no jak Lizak wie takie informacje, to nie wiem skąd on wie, no. Lizak to, no nie wiem. Czyli, okej, rozumiem. Michał. Lizak może by tak chciał, nie? Może on to źle zrozumiał po prostu. Bardzo możliwe, że i tak. Michał, słuchaj, z Don Diego rozmawiałem. Don Diego jeszcze nie wie o wyniku protestu. W ogóle nikt nie wie, no ja tu mówię tylko z Lizakiem, były takie rozmowy. Jak ty się odnosisz do tego, że on w ogóle ten protest złożył? Jeśli miał taką możliwość, czuł się pokrzywdzony, no to złożył i teraz trzeba poczekać na to, jak on będzie rozpatrzony i tyle. Jakaś zła krew jest między teraz wami niż była, bo wcześniej w ogóle właśnie, to jest taki paradoks. To była stuprocentowo walka sportowa, zero złej krwi, a teraz tak, tu jest ten protest, tutaj trener Mirosław, szefem Grądy też w internecie rzucają w siebie słowami, czyli tutaj na rewanż mamy naprawdę nie tylko walkę mocną znowu sportową, ale również taki i konflikcik. A jak to wygląda między tobą a Don Diego? Czy jest konflikt, czy nie ma? Jeśli nam dadzą walkę, to pewnie konflikt jest bardzo duży, tylko po to, żebyśmy znowu zarobili pieniądze. Tam, gdzie jest zamieszanie, to zawsze jest większe zainteresowanie. Jeśli jest większe zainteresowanie, to zawsze lepiej dla kibiców, więcej osób to ogląda i dla nas również to lepiej się składa. Michał, rewanż miałby być w MMA czy w K1? Bo widzieliśmy na relacji Don Diego, że nawet by zrobił się w MMA teraz. To ja mu gratuluję i czekam na to, żeby mnie zrobił w MMA. Bo ja wiem, że w MMA to nie myślę, że no, będzie miał dużo mniejsze szanse niż w K1, ale podziwiam go za to, że jest taki pewny siebie, pewny swoich umiejętności i teraz tylko kwestia tego, czy dotrzyma słowa. Cześć. Mamy walkę z Don Diego umówioną, rewanż na pewno się odbędzie, ale czy on będzie na Gromdzie? Bo widzieliśmy, że Mariusz grał... Będzie. Czyli żaden kontrakt do ciebie nie dotarł? No nie, no nie dotarł żaden kontrakt i nie ma takiej możliwości, żebyśmy walczyli tam ze względu na to, że ja jestem zawodnikiem innej federacji, a to federacja by mi chciała zezwolić na to, żebym zawalczył gdzie indziej. A ty, oni bez kitu nie widzą, że to nagrywamy? No, dobra. Michał, tak, czyli Gromda odpada, ale ogólnie tam coś chodziło o te pieniądze, że niby oni chcą dać ci tyle, ile zarabiasz w Fejmie. No ale jak oni mogą dać tyle, co... Kamera, nie przechodźcie ten, jest kamera. Jak oni mogą dać tyle, co zarabiam w Fejmie i zmienić formułę walki pod swojego mistrza i mieć nadzieję, że ja zawalczę za tyle samo. No dla mnie to jest takie trochę niezbyt logiczne. No bo właśnie to mówię, mają być walki na gołe pięści, czyli musiałbyś dostać logicznie troszeczkę więcej, bo to jest twoje narzędzie pracy. Będzie, oni chcą, żebym walczył w formule, która najbardziej odpowiada Kubiszynowi i im. I jeszcze u nich w domu. I nie jestem za nie widzę takiej walki. Nie widzę takich finansów, które oni by mogli dać, żeby mnie do tego przekonać. No,
to nie jest tak, że oni mi dadzą taką samą kwotę, jak dostałem za ostatnią walkę w K1. No, ja nie wiem, jeśli ktoś tego nie rozumie, to już nie jest mój problem. A następna sprawa jest taka, że jestem zawodnikiem innej organizacji i nie było żadnej oferty takiej samej, bo oni nie wiedzą, ile ja zarabiam. No. Dokładnie, Michał, ja to Cię w 100% rozumiem, a mam teraz takie jeszcze jedno pytanko. Czy w najbliższej kolejności Twoje jest Don Diego, czy jednak inny przeciwnik? Nie wiem, to trzeba zapytać ludzi, którzy ustalają drabinki w federacji, bo na razie na tą chwilę ja nie mam żadnych informacji, z kim mam walczyć. Michał, jeszcze pytanko odnośnie fejmu. 23 listopada jest możliwy Twój występ? Wszystko jest możliwe. No to może i ten prime w końcu, sen Jóźwiaka się by spełnił. Nie ma problemu. Ostrowiec w końcu, wiesz, twoje strony. Ja się dziwię, że oni tam ciebie jeszcze nie wzięli. Ja bym nawet więcej kasy tutaj włożył niż w fejmie, żebyś tam zawalczył, bo ty byś po prostu sprzedał masę biletów. No u siebie w domu, można powiedzieć, byś walczył. Ja bym sprzedał ich wszystkich tam. Jaka kwota? Jakby trzeba było, to bym ich sprzedał tych wszystkich w Ostrowcu. No widzisz, to jest dobre. Ale mówię tak. Kiedyś rozmawialiśmy w naszym wywiadzie w Pińczowie, wspominałeś o walce z Tazym. Teraz Tazy pokonał Josepha Bratana. Zyska w twoich oczach jeszcze więcej tą walką, czy nadal uważasz, że to by były easy money z nim? Znaczy easy money to jest za dużo powiedziane. Uważam, żebym wygrał tą walkę w formule, którą on by sobie wybrał, bo w MMA to nie ma w ogóle jakichkolwiek szans bytu. A w K1 moglibyśmy to sprawdzić. Ja byłbym chętny. Czy on byłby chętny? Myślę, że niekoniecznie. Powiem Ci, rozmawiałem z Wielkim Bój, są takie pogłoski, że podobno są zamienieni rywale, że Tazy ma teraz walczyć z Don Casio, tylko nie wiem, jaka to będzie formuła, a Alan Kwieciński z Szachtą. Dobre zestawienia niż te pierwotne? Nie wiem, no skoro im się to bardziej składa, to pewnie dobre. Ty na Prima się wybierasz? Tak. No, zobaczymy, czy dojadę. Aha, a ile masz kilometrów z Pińczowa tam? Nie mam nawet 70, tak myślę. To jest to samo województwo, więc raz, dwa i jestem. To właśnie mówię bliziutko. W treningu jesteś teraz cały czas, czy jednak odpoczywasz? Do końca tygodnia odpoczywam, w poniedziałek jestem u Róży na boksie. A w następnym tygodniu albo za dwa tygodnie jadę do Warszawy. Michał, ostatnie pytanko odnośnie Striking 3. Różal czy Wach? Różal. Dziękuję Ci, Michał, że jeszcze raz poświęciłeś czas. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Dzięki. Blachy Minda, firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl